Wskaźniki napięcia to urządzenia, które używane są do pomiaru i monitorowania poziomu napięcia w obwodzie elektrycznym. Do tego służą modele WN711 jednofazowy i WN723 trójfazowy. Pojawiły się nowe wersje tego wskaźnika. Dodatkowo oznaczone literą S. Posiadają pole dotykowe, które służy do aktywowania wskaźnika. W nowych modelach 711S oraz 723S ekran jest wygaszany po 10 sekundach bezczynności. Wskaźnik aktywowany jest przyciskiem dotykowym. Będzie wskazywać wartość napięcia przez 10 sekund po dotknięciu tego pola. Potem wygasi diody. Przedział wskazywanego napięcia wynosi od 180 do 270 V z dokładnością odczytu 10 V. Świecenie LED sygnalizuje wartość napięcia opisaną na jego wysokości. Urządzenie może pracować w trybie słupkowym lub pojedyncza dioda. Wyboru dokonuje się poprzez zwarcie lub nie dwóch zacisków u dołu wskaźnika. W dwóch wskaźnikach założę zworki. Wskaźniki napięcia są używane w różnych dziedzinach do monitorowania i pomiaru napięcia w celu zapewnienia bezpiecznej i efektywnej pracy urządzeń elektrycznych oraz do szybkiego diagnozowania problemów w instalacjach elektrycznych. Zworki założone. Po włączeniu zasilania wartość napięcia wyświetlana jest przez 10 sekund, a następnie diody gasną. W celu ponownego wyświetlania wartości trzeba dotknąć palcem frontu urządzenia w zaznaczonym punkcie. Zmierzone wartości prezentowane są w trybie słupkowym lub pojedynczej diody.